Bardzo serdecznie witam Państwa. Wracamy już po wakacyjnej przerwie. Rozpoczął się miesiąc październik, miesiąc różańcowy, dlatego ta audycja będzie się też skupiała wokół różańca. Co do różańca, warto pamiętać o jednej rzeczy, że jest to bardzo wyjątkowa modlitwa. Jest to modlitwa, która w odróżnieniu od innych rodzajów modlitw, nawet w innych religiach, ma zupełnie inne akcenty, bo tak jak podkreślają ojcowie duchowni, tutaj chodzi o bardzo istotny element pewnej medytacji słów, które wypowiadamy. To nie jest bezmyślne recytowanie, ale słowa, które skupiają nas na osobie Matki Bożej, ale nie tylko. Bo w dziesięciokrotnym odmawianiu Zdrowaś Mario, w samym sercu tej modlitwy pojawia się słowo Jezus. Tak samo jak w sercu Maryi był Pan Jezus, tak samo też Ewangelia będzie zawsze wskazywała na Jezusa i Maryja też prowadzi nas zawsze do Pana Jezusa. Różaniec nazywany jest też streszczaniem Ewangelii, dlatego że kiedy popatrzymy na wszystkie tajemnice, to tak naprawdę medytujemy całe życie Pana Jezusa. Dotykamy też tych części chwalebnych, kiedy na samym końcu mówimy o Matce Bożej, o jej ukoronowaniu na Królową Nieba i Ziemi. Mówiąc o różańcu, o modlitwie, warto zaznaczyć rzecz, którą niejednokrotnie tu powtarzaliśmy, o rzeczy samej intencji pewnej modlitwy. Zawsze, kiedy przystępujemy do modlitwy, warto, żebyśmy wiedzieli, po co się modlimy, dlaczego się modlimy. Modlimy się po to, żeby podziękować albo o coś poprosić. Najlepiej, żeby to nie było takie puste. Ale też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, której przypominał nam święty Jan Paweł II, że modlitwa może nie rozwiązać wszystkich naszych problemów, ale na pewno da nam siłę, żeby je przetrwać. I kiedy będziemy przesuwać nasze dłonie na paciorkach różańca, kiedy będziemy medytować Ewangelię, kiedy będziemy medytować modlitwę Zdrowaś Maryjo, kiedy będziemy mówić słowo Jezus, pamiętajmy, że ona prowadzi nas do Pana Jezusa, że ona nas na Nim skupia. Myślę, że ten miesiąc jest bardzo wyjątkowy. Tutaj szykuje się nam wiele niespodzianek, ale zanim to zapraszam księdza Damiana, który przygotował dla nas krótkie streszczenie Słowa Bożego na to, na co warto zwrócić w Ewangelii, którą usłyszymy w tą niedzielę. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w Piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Tę przypowieść o winnicy, którą przed chwilą usłyszeliśmy, Mateusz chce nam pokazać historię zbawienia. Ona jest tak jakby obrazem historii zbawienia. Dzierżawca, który ma swoją winnicę, który włożył całe swoje życie, całe swoje serce w to, aby ją stworzyć, oddaje ją w dzierżawę rolnikom. I tylko od czasu do czasu wysyła swoje sługi, żeby zobaczyli, jak ta winnica się ma, jak ci rolnicy opiekują się tą winnicą. Oczywiście jest to obraz Pana Boga, który stworzył świat, czyli tę winnicę, w której my żyjemy, oddał ją w dzierżawę ludziom, w tym przypadku narodowi wybranemu, i od czasu do czasu wysyłał swoich proroków, swoje sługi, aby zobaczyli, czy wszystko w tej winnicy się zgadza, czy przypominał też o sobie, o tym, że jest i czuwa nad tym wszystkim. Lecz tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, rolnicy odrzucili te sługi, zabili je, ukamienowali je. Podobnie miała się rzecz i z prorokami, którzy byli wysyłani przez Pana Boga do Izraela.
Izraelczycy zabijali tych proroków, nie słuchali ich i odwracali się w konsekwencji od Pana Boga. W końcu Pan Bóg posłał Jezusa Chrystusa, który również został odrzucony przez naród wybrany i umarł na krzyżu. Ale co jest najważniejsze, to nie krzyż jest końcem tego wszystkiego. To jednak ta miłość, którą ma dzierżawca, w tym przypadku Pan Bóg, do rolników, czyli do ludzi, zwycięża, mimo tego, że jest odrzucona. I tutaj zawsze powstaje pytanie, czy ja, który jestem takim rolnikiem tutaj na ziemi, któremu Bóg dał w dzierżawę moje życie, dobrze nim gospodaruję, bo przyjdzie taki czas, że trzeba będzie zdać sprawę z tego, co się w tym życiu zrobiło. Czy odrzuciłem tę miłość Pana Boga, którą mi ofiarował, czy też przyjąłem ją i pomnożyłem w swoim życiu? Jeśli ją odrzuciłem, to zawsze należy pamiętać, że jeśli człowiek odrzuca Pana Boga, to zawsze odrzuca swoje człowieczeństwo. Szczególne zaproszenie na ważne wydarzenia związane z różańcem, ale też z pogłębianiem wiary przygotował dla nas ksiądz proboszcz Krzysztof Krakowiak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam wszystkich z parafii Bożego Miłosierdzia w Puławach. Jesteśmy w bardzo ważnym czasie dla naszej parafii, bowiem przed nami misje parafialne, które rozpoczniemy 10 października. Jest to szczególny czas w życiu parafii. Zanim powiem krótko o misjach, chcę powiedzieć, że właśnie w tych dniach od 1 do 7 października na początku miesiąca różańcowego trwa w naszej parafii Jerycho Różańcowe, w którym dzień i noc modlimy się w ważnych intencjach naszej parafii, naszego miasta, naszej ojczyzny. Chcemy w sposób szczególny prosić w intencji jak największych owoców misji świętych. Przed nami misje święte. Jest to szczególny czas. Takie misje święte odbywają się w parafii mniej więcej raz na 10 lat, też w chwilach ważnych wydarzeń w życiu parafii. Takim ważnym wydarzeniem to jest jubileusz 35-lecia naszej wspólnoty parafialnej Miłosierdzia Bożego. Misje parafialne to czas, kiedy następuje szczególna odnowa Ducha Świętego, odnowa wiary w życiu parafian. Przeżywamy rekolekcje wielkopostne, przeżywamy rekolekcje adwentowe, a raz na około 10 lat są organizowane misje, które u nas będą trwały przez 8 dni. Misje, które są takim gruntownym pogłębieniem wiary. Pogłębienie wiary tych, którzy na co dzień uczestniczą w życiu wspólnoty Kościoła, ale również to czas i modlitwy, i zastanowienia się nad tym, jak dotrzeć do tych ludzi, którzy gdzieś pogubili się na drodze swojego życia. I po to są misje, aby jeszcze bardziej odbudować wspólnotę parafii, by ugruntować jeszcze bardziej wiarę. Program rekolekcji, program misji jest wyłożony w naszej świątyni, na ulotkach. Można z tym programem zapoznać się na stronie parafialnej parafii, na Facebooku. Chcę tylko wspomnieć, że te misje dla nas też w organizacji są dość trudne z racji pandemii. Stąd też planowaliśmy chociażby udział dzieci w czasie tych misji. Niestety nie będzie w tym wymiarze, w jakim chcieliśmy, możliwy, ale tutaj szczególnie prosimy rodziców, aby wraz z dziećmi, abyście, drodzy rodzice, przychodzili zwłaszcza na popołudniowe msze święte, już po zajęciach szkolnych. Każdego dnia o 16 i 18 będą msze święte, na które jesteście zaproszeni, drodzy rodzice, wraz ze swoimi dziećmi. Chcemy, aby ten czas był czasem właśnie umocnienia wiary, czasem, kiedy Pan Bóg będzie szczególnie działał w każdym z nas, a zwłaszcza w tych, którzy będą uczestniczyli w tych misjach, aby ten czas przyniósł jak największy owoc w życiu każdego z nas, w życiu naszych rodzin, naszego miasta, całej naszej parafii. Niech Pan Bóg obdarza wszelkim błogosławieństwem każdego, kto weźmie udział w tym świętym czasie naszych misji parafialnych.
Ksiądz Krzysztof Krakowiak zaprasza nas na te wydarzenia, które są związane z misjami. Na razie mamy przygotowanie, a już w przyszłym tygodniu te rekolekcje się rozpoczynają. Szczegółowe informacje, tak jak ksiądz proboszcz mówił, można znaleźć na stronach internetowych parafii, na Facebooku parafialnym, ale też jeżeli ktoś będzie chciał uczestniczyć w tych misjach, a nie będzie mógł, no to też przygotowaliśmy dla Państwa materiał, rekolekcje, które odbędą się, misje konkretniej, które odbędą się na antenie naszej telewizji w ramach tej audycji. Będą skierowane do najmłodszych, do dzieci, ale również będą do osób starszych, chorych, do tych, które nie będą mogły w nich uczestniczyć, więc serdecznie zapraszamy, ale szczegółowo o tym powiemy za tydzień. Na razie trwają przygotowania. Jeżeli macie Państwo ochotę pogłębiać swoją wiarę, zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego. Tak jak ksiądz proboszcz Krzysztof Krakowiak mówił, jest to też ważne wydarzenie dla parafii, bo 35. rocznica powstania tej parafii, jednej z największych parafii w Puławach. Jeżeli chcecie Państwo uczestniczyć, serdecznie zapraszamy. Na dzisiaj to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.